Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Rezy po patelniach. Dzisiaj pokażę Wam pyszny przepis na burrito. Na to burrito będziemy potrzebowali około 10 do 12 placków tortilli, około kilograma mięsa mielonego, do tego dużą puszkę czerwonej fasoli, mniejszą puszkę kukurydzy, do tego dwie cebule, najlepiej jak będziemy mieli normalną białą cebulę, takie średniej wielkości oczywiście, mały słoiczek koncentratu pomidorowego lub po prostu 4 łyżki stołowe. Do tego dodajemy sól i pieprz oczywiście do smaku. Dodajemy również 3 łyżki majeranku, około 8 ząbków czosnku, 2 płaskie łyżeczki słodkiej papryki, 2 łyżki oleju i to będzie na tyle. Zaczynamy od tego, że na rozgrzaną patelnię wlewamy 5 łyżek oleju. Ja to oczywiście zrobiłem poza kadrem. Wrzucamy nasze dwie pokrojone cebule i smażymy do momentu zmiękczenia lub jak to woli nazywać zeszklenia. Tu się wcześniej wkradł błąd. Ja oczywiście przygotowuję danie dla 6 osób. Będzie tutaj tego trochę więcej, dlatego jest 5 łyżek oleju, a nie 2, jak wcześniej powiedziałem. Ona doszła. Nawet aż za bardzo bym powiedział. Wyrzucamy nasze mięso. Ja tutaj mam mięso mielone oczywiście. I teraz jedna ważna rzecz. Jak chcecie jeść dobre mięso, to proponuję kupić sobie kawał mięcha z kurczaka, piersi czy wołowiny, cokolwiek, bo tutaj obydwa mięsa będą pasowały. I po prostu samemu sobie zmielić w domu. Wtedy mamy pewność praktycznie, że jemy to, co zmieliliśmy, a nie to, co mogli nam zmielić w sklepie, bo tego tak naprawdę nikt nie wie. Smażymy do momentu, aż to mięso po prostu nam dojdzie. Będziecie widzieli o konsystencji. No i jak widzicie, mięsko nam doszło. Teraz po kolei będziemy dosypywać wszystkie składniki. Ja tu mam takie solidne, 3 solidne szczypty soli, albo po prostu taką jedną solidną łyżeczkę. To powinno wystarczyć. Do tego majeranek, czerwona papryka, oczywiście w proszku, musimy to troszeczkę przemieszać. Następnie dochodzi też taka solidna szczypta soli, pieprzu oczywiście. Także mieszamy. Następnie będziemy dodawać czosnek. Ze względu na to, że trochę tego jest, trochę to zajmuje czasu, chciałem to zrobić poza kadrem, ale lepiej wszystko krok po kroku pokazać, tak aby nie było niedomówień, bo czasami zdarza się, że ja coś zrobię, nakręcę, a większość z Was oczywiście zrobi to tak, jak powinno być, ale niektórzy mają problem, mówią, że to tak nie wychodzi, więc troszeczkę lepiej przedłużyć ten film o 2 minuty, ale robić oczywiście tak, jak Wam pasuje najlepiej. I już na sam koniec dodajemy paprykę konserwową. Do tego dodajemy czerwoną fasolę. I kukurydzę. Teraz trzeba będzie to wszystko razem zamieszać. Troszeczkę ta patelnia jest za mała, ale
raz sobie wcześniej radziłem z podobnym problemem. Myślę, że teraz też nie będzie aż takiej tragedii. To już po dodaniu wszystkich składników, po przeprawieniu możemy zmniejszyć palnik na dosłownie dwójkę, jeżeli ktoś ma w skali to 12, po prostu tak, żeby było to maksymalnie 15%, może nawet 10%, i będziemy to dusić kolejne może 20 minut i wszystko już powinno być gotowe. Po około 20 minutach dodajemy jeszcze 4 łyżki koncentratu. Także to przemieszamy. I będziemy to dalej dusić, aż minie nam całe 20 minut. Gotowe. Teraz pozostało nam to tylko odsączyć. Nawet chyba w tym przypadku za dużo odsączenia to tutaj nie będzie. I będziemy zaraz to nakładać na tortillę i zawijać. Oczywiście tutaj możemy dodać ser. Ja tu mam żółty ser, mild cheddar. Starty już. Na pewno z serem będzie dużo smaczniejsze. Życzę smacznego.